Też mam tutaj pytanie od mieszkańców, panie burmistrzu, odnośnie oświetlenia ulicy Duhima, Alkana i Krągowej. Odnośnie tam w grudniu tutaj się pytałem, tam bo jest zmniejszona kwota i mieszkańcy się pytają, kiedy ewentualnie, żeby coś się tam zaczęło dziać w tej kwestii oświetlenia. Ma to tak jakoś można do wakacji, czy... Zarówno po stronie żywych, jak i po stronie wpływów jest realizowanie w ciągu całego roku. Mamy dzisiaj, co prawda, już 40 dni realizacji tego budżetu, ale jesteśmy trochę za wcześnie, żeby dokładnie określić wszystko. Nie mogę po prostu określić, że dzisiaj już. Nie są to rzeczy aż na tyle poważne i wierzę, że trzeba rzeczywiście czekać do końca roku. Ale nie, bo tutaj mieszkańcy już odnosi... Proszę pana. Mieszkańcy odnośnie tej wrzawy, tutaj mi przekazali, że już w 2005, 2007 roku składali pisma i do tej pory jakoś tam się nic nie udało zrobić, a tam przedstawiałem tą kwotę, tam jest około 30 tysięcy. Zrobię wszystko, aby zrealizować wniosek unijny, który składamy teraz. I to powinno Państwa ustawić. Bo najpierw zarezerwuję pieniądze, żeby można było wykonać wniosek unijny do Funduszu Spójności. Wiecie, że tam mamy około 120 kilku milionów. Także poczekajmy. Termin składania tych wniosków jest za 2 tygodnie. Jakieś bliższe reminiscencje tego wszystkiego będą w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy. A wtedy się już okaże. Na pewno trzeba się śpieszyć z przychodami. Natomiast ja nie będę się śpieszył w tym roku z wydatkami. No bo tam kwotę 200 tysięcy, 230 tysięcy na tym zadaniu, no już czekają od 10 roku. Mieszkańcy dobrze to ma. Jest to ulica długości około 80 metrów. Znaczy, no, trzy ulice. I ma na końcu, prawda, osiedlenie. Naprawdę. Przyjąłem do wiadomości.